ale będzie skakał na życzenie Stefana Horngachera z niższego rozbiegu, z 14 belki startowej. Podczas treningów nie przeszkadzały Kamilowi te krótsze rozbiegi i tak lądował albo najdalej, albo i tak zwyciężał w przeliczeniu na punkty. No, Oslo nie ma na liście zwycięstw pucharowych zawodów Kamila jeszcze dotychczas. Obawiam się, że w niedzielę się to zmieni. No jest po prostu w swojej lidze, Kamil, cały czas. Tak, no 131 metrów, czyli a więc najdłuższy skok. Krótszy rozbieg. Bonifikata za wiatr jeszcze punkty 60, czyli w tej ścisłej czołówce najwyższa, bo Johansson 1-1, Freitag 1-10, Forfang, Kubacki po 80, czyli Kamil miał i najwyższą bonifikatę za wiatr, i bonifikatę za belkę startową, i noty za styl 4x19,5, 20 pewnie trzymają jeszcze na konkurs sędziowie. 143,2 punktu, o 6,2 wyprzedza Roberta Johanssona. Dwunasta bramka na życzenie trenera. Wczoraj tak było podczas kwalifikacji. Kwalifikacji, także skakał jedną belkę niżej, a to świadczy o tym, w jakiej jest formie. Nieważne jest długość najazdu, ważne jest odbicie, ważny jest lot, ważne jest lądowanie, ważna jest klasa sportowa, forma i wszystko pięknie się powinno ułożyć. Daleko! Ależ pięknie! Ależ pięknie! Jest niewiarygodnie mocny, niewiarygodnie. 131,5 metra, czyli tyle, ile wczoraj skoczył w kwalifikacjach. Najdalej ma 6 punktów przewagi w klasyfikacji Row R po tych kwalifikacjach. Teraz dodaje to. Punkty jeszcze za obniżenie belki. Tak jest. No, Kamil tutaj pokazał niesamowitą moc. 9,8 punktu będzie miał dodane za belkę. Odjęte punkty za wiatr, ale w sumie będzie to dodane 4,6. Mamy 512,8 punktu. Jest lider rower po prologu, prowadzący po pierwszej serii, także przewagą 6 punktów. Kamil Stoch. Kamilu, ważny skok i ważna decyzja. Na progu ostatnio jest niezmiennie pięknie i później lot spokojny, ułożony, bez drgnięcia, bez mrużenia oka właściwie. I tak jest, zwycięzca pokazuje gest. Dobrze było, dobrze było. 132 metra, więc o pół metra dalej Kamil Stoch w tej próbie niż w pierwszej kolejce. Już nie ryzykowali z Horngacherem obniżenia belki. Wysokie noty, 19,5 punktu, 1,19,5, a więc 19 stanowi tutaj wyznacznik. 57 punktów za styl, 3,6 odjęte, dodane oczywiście za belkę. Kamil ma 285,6, Polska 1039,8. Polska druga, w takim razie Holmenkollen, Norwegowie pierwsi, Polacy drugi, drudzy. Austria na miejscu trzecim, Niemcy, wicemistrzowi olimpijscy spadają na miejsce czwarte, czyli zamieniają się miejscami z drugiego na czwarte. Tej pory wszystkie skoki miał najlepsze, 136 metrów podczas serii próbnej. No i jakie są warunki? 7,5, 0,7 pod narty. Trafił, kierunek odbicia zmienił. Tak jest. Jest, a więc kapitalnie. To kapitalna próba. Odleciał daleko powyżej 138 metra, 138 metrów. A więc dalej niż rozmiar skoczni o 4 metry. 138, 140 rekord skoczni Andrasa Kofflera. 140. Jeden skoczył tutaj Adam Małysz podczas serii treningowej, próbnej przed zawodami. Wydaje mi się, że Kamil miał o jedną belkę niżej. 12. Tak. A zatem dostanie 3,3 punktu, będzie miał ogromną przewagę nad Kraftem i Hajbekiem. 138 metrów Kamil Stoch obejmując prowadzenie i zwiększając swoją przewagę po pierwszym skoku w rower w klasyfikacji, w której prowadzi o 7,5 punktu przed Johanssonem. Do tej pory wszystkie 4 próby zwycięskie i teraz tak powinno zostać. Piątą Kamilu prosimy. A więc zaczyna najazd, za chwilę będzie na progu, a później to piękne ułożenie w locie. Powinno być dobrze, nawet bardzo dobrze. Oj, też brakło noszenia.
Blisko zobaczymy. Musiał skoczyć ponad 120 metrów. A skoczył 119. Tak. Też tego noszenia nie było. Będzie miał odjęte zaledwie 2 punkty, a więc został puszczony w warunkach bezwiecznych. No i teraz zobaczymy. Pytanie, 258, jeden do pokonania. Drugi. Szósty! No to. Johansson 8,6 i Kamil Stoch minus 2. Dziesiąte punkty, oto rezultaty. 253, czyli tutaj stracił 6,1 punktu do Tandego. Jeżeli będzie towarzyszył także jego skokowi, jest przeszkadzający, czy też nie. Jedno wiemy na pewno, Polak wygra dzisiejsze kwalifikacje, bo albo Dawid Kubacki, albo Kamil Stoch. Zrobi prezent koledze na urodziny. W takim sensie, że pogratuluje mu i życzy, będzie życzył wszystkiego najlepszego. Ale wygrywa te kwalifikacje Kamil. Wygrywa, to jest mało powiedziane. To jest 9,5 metra. To jest, proszę Państwa, 8 metrów dalej niż prowadzący do tej pory Dawid Kubacki. W dodatku w pięknym stylu. Noty 19-punktowe. 18,5. Wiatr mocniejszy przy skoku Dawida. Ale troszkę słabszy niż przy skoku tych trzech zawodników, tak, o których mówiłeś. No, 0,6 metra na sekundę, ale no, trochę taki, jak wiem, nie chcę powiedzieć rewanż, ale rekompensata dla Kamila, bo w złych warunkach skakał wczoraj w Oslo. I mamy obniżoną belkę o jeden skok, ale to jest decyzja właśnie, czy trenera, czy komisji, czy jury tego konkursu, nieważne. Kamil to potrafi wykorzystać, wczoraj miażdżąco o prawie 17 punktów wygrał w jednej serii przecież kwalifikacje, a dzisiaj frunie Kamil i niech frunie jak najdalej. Fenomenalny skok Kamila Stocha, daleki, wspaniały, o świetnym stylu, 19,5, 140,5 metra, najdalszy skok, tak skacze lider Rower, tak skacze lider Pucharu Świata i tak skacze lider tego konkursu, przynajmniej po pierwszej serii. No to, co w tej chwili robi Kamil, to, co wyczynia na skoczniach, to jest coś niewiarygodnego. Z jaką lekkością, z jaką łatwością, ten automatyzm, który u niego się pojawia, trafia idealnie w próg. Piękne wybicie, potem cudownie, jak wykuta postać o 14,4 punktu wyprzedza Dawida Kubackiego. I proszę zwrócić uwagę, 3 pierwsze miejsca po pierwszej serii. Polska, Polska, Polska. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula. Kolejne miejsca, Freitag, Johansson, Forfan, Kraft, Tandestiernen. 5. platforma startowa dla Kamila Stocha, ale przecież jaką on miał ogromną przewagę nad rywalami. 14,4 punktu, 128 metrów do tego, by powalczyć o 28. w karierze wiktorię. Kamil Stoch w powietrzu, jak pięknie, jak wspaniale, jak znakomicie nasz mistrz olimpijski deklasuje i nokautuje rywali. No tak skaczą tylko najwięksi mistrzowie, tak skacze Kamil Stoch. Brawo, brawo, brawo! 141 metrów, jaka to będzie przewaga, było 28,2, było ponad 300 punktów, 314 w Lahti, było 153 punkty za skok w pierwszej serii, teraz możemy się tym pasjonować, to wszystko sobie zliczać, wysokie noty po 19,5 ściskają się polscy tenerze, bije brawo Dawid Kubacki, który będzie wicemistrzem tego konkursu, ale mistrzem musi zostać Kamil, musi zostać, to już wiemy na pewno, tak jest. 306,4 o 27,7. Ależ to jest zwycięstwo, ależ to jest wiktoria słynna pod Lillehammer. Proszę zobaczyć, jak wygląda klasyfikacja dzisiejszego konkursu. Może to sfotografować, zapamiętać, bo to są takie chwile ulotne, a jednocześnie piękne. 28. zwycięstwo Stefan Hula, ostatecznie 9. 6 zwycięstw, 6. zwycięstwo w tym sezonie. 6. zwycięstwo po 30. roku życia. Tego dotąd nikt nie dokonał. Nikt jest rekordzistą pod tym względem. I przewaga 56,2 punktu. To jest Rower, czy to jest Rower? Tak. Tak, to jest Rower.
Przeobniżony rozbieg do 10 belki startowej. Z niego będzie najeżdżał na próg Kamil Stoch. Kamil, który jest liderem i Pucharu Świata, i cyklu Rower, który w pierwszym treningu miał najlepszą odległość, który skacze jak natchniony, skacze wybornie, pięknie, stylowo, bardzo daleko i wygrywa kolejne etapy cyklu Rower i zawody zaliczane do Pucharu Świata. Kamil Stoch! No, słabiutki wiatr w plecy, ale co to nie szkodzi? To nie ma większego znaczenia, proszę Państwa, jaki jest wiatr. On rzeczywiście nie przekraczał 1/10 metra na sekundę, a Kamil uzyskuje 140 metrów. W sumie za wiatr i za obniżoną belkę startową będzie miał 8,1 punktu. Dostał bardzo wysokie noty, 4,19,5, 1/19, a więc tutaj też ma najwięcej. No a ponieważ wylądował tylko pół metra bliżej od Stiernena, więc musi wygrać te kwalifikacje. Innego rozwiązania nie ma i być nie może. A więc kolejna seria na korzyść Kamila. Kolejny wazonik pewnie w kolekcji dla łowcy szkieł. 155,4. Słyszymy ten krzyk. To nie są Norwegowie, to jak zwykle polska publiczność. Pierwsza platforma startowa, no niżej już się po prostu nie da. To jest najniższa platforma, z której można skakać. Nasz duet trenerski, Grzesiu Sobczyk i Stefan Hodgacher, wnikliwie studiują w tej chwili wiatr, jak to się wszystko układa. Tak patrząc na ten wiatr, to jest no, pod narty na całej długości. W tej drugiej części to jest około 3 metrów na sekundę nawet. Takie są podmuchy, no ale trzeba tam dolecieć. Pamiętamy 2001 rok, właśnie Adam Małysz złapał takie noszenie w dolnej części, co pozwoliło mu skoczyć 138,5 metra. Ale teraz Kamil Stoch. Wysoko zawiesił na poprzeczkę Robert Johansson, 145,5, 144, Kamil w powietrzu, pięknie, wysoko, ależ znakomicie, niewiarygodnie, on skacze poza wyobraźnią pozostałych rywali, 146 metrów, to jest nowy rekord skoczni, to co wyprawia Kamil Stoch, przechodzi narciarskie pojęcie, jest niewiarygodny w tym co robi, ile trzeba skoczyć, tyle skacze, no przecież 145,5 Roberta Johanssona, o 2,5 metra pobity rekord skoczni, wydawałoby się, że no musi, ciężko będzie to wszystko poprawić, a Kamil Stoch skacze w niewiarygodnym stylu, do tego noty 19,5, 19,5 razy 2, 3,19, odjęte 16,4 punktu. Kamil oczywiście będzie liderem, do tego dodane punkty za obniżoną platformę startową i Kamil Stoch na pierwszym miejscu po pierwszej serii o 3,4 punktu przed Robertem Johanssonem. Otrzymując dodatkowo bardzo wysokie oceny za styl. Oto klasyfikacja po pierwszej serii. Kamil Stoch przed Robertem Johanssonem i Stefanem Kraftem. Dawid Kubacki, drugi z biało-czerwonych, na miejscu 8, a więc dwóch Polaków mamy w pierwszej dziesiątce. Teraz ta sama decyzja. Platforma obniżona już najniżej jak się da. Z pierwszej platformy będzie skakał Kamil Stoch. Jest zielone światło, potrzebuje tylko 132,5 metra, ale zobaczmy, czy poradzi sobie z tą odległością, a gdzie w ogóle wyląduje. Ładnie wyszedł wysoko z progu i daleko leci, daleko poza tą zieloną linię, poza przerywaną czerwoną, poza rozmiar skoczni. I dominuje nadal, prowadzi, wygrywa 141 metrów Kamila Stocha i 29. wygrana w karierze w zawodach Pucharu Świata. Powiększy też oczywiście prowadzenie w cyklu Rower, jak również i powiększy swój dorobek w klasyfikacji Pucharu Świata o kolejnych 100 punktów. Tylko 10,8 punktu odjęte, ale noty od sędziów 4 razy po 19,5 punktu. Jedna nota 19-punktowa i tylko w ten sposób, myślę, możemy... To jest najlepszy komentarz do tego, co robi Kamil, jak skacze w tym momencie, jaką ma formę, jak nas zachwyca, kiedy trenerzy padają sobie w ramiona, bowiem rzeczywiście no wielkie, wielkie brawa w jego karierze i tym samym miejscu, w tym samym momencie Kamil Stoch jest na 6. miejscu, teraz już osamotniony, nie inny egzekwo z Martinem Schmidtem, ale osamotniony na 6. miejscu w liczbie zwycięstw. Ale indywidualnie tak, srebrny, brązowy w drużynie. No i 251,5 metra, rekord Polski. Zobaczmy, jak tym razem będzie latał Kamil. No, pułap tego lotu jak zwykle wysoki, będzie daleko!
przeskoczył skocznie, czyli zrobił to, co zwykle właściwie. No niesamowity jest Kamil, niesamowity. 240 metrów rozmiar skoczni, przypominamy, a on ląduje na 242 metr. 242 metr, 0,9 metra na sekundę wiatr z tyłu skoczni. Ocena od norweskiego sędziego 20-punktowa. Drugi raz w tym sezonie dostaje 20. Maksymalną notę Kamil. Pozostałe oceny 2,19,5, 2,19. No i jego przewaga nad Freitagiem będzie miażdżąca, no ponieważ wylądował 27 metrów dalej od reprezentanta Niemiec. 207,1 punktu. To jest prawie 30 punktów różnicy na korzyść Kamila. ...242 metry wczoraj podczas kwalifikacji. Pierwsze miejsce, rekord życiowy 251,5. Kamil! Przegrał tylko dwa skoki do tej pory. Boslo w konkursie indywidualnym i podczas drużynowej rywalizacji o 2/10 z Johanssonem, ale teraz daleko. 6-7 metrów. Ale jeżeli popatrzymy na warunki, 206 metrów Kamila Stocha, odjęte 3,9 punktu, tylko 27 setnych metra na sekundę ten uśredniony wskaźnik. Ale pamiętają Państwo, kiedy mieliśmy obraz całego zeskoku i te układające się wiatry, to nie jest tak, że wieje pod narty. W niektórych miejscach owszem, i są te podmuchy dość mocne, ale również jest odwrócona strzałka była w dół, więc jest tam momentami wiatr wiejący z tyłu skoczni. Grzesiu Sobczyk i Stefan Horngacher. Niezadowolony. Tak, na drugim miejscu w tej chwili 21,1 punktu. No i popatrzmy, to dla niego ważny moment. Tyle zwycięstw po kolei, 10 razy, 12 skoków. I teraz przyszła próba decydująca. Wysoko jest, powinien daleko odlecieć. Ależ wysoko. Będzie daleko. No. Brawo. 230, myślę, 5 metrów. Taką odległość uzyskuje Kamil. 234 dokładnie. Piękny skok Kamila Stocha. On będzie miał jeszcze dodane 2,1 punktu za wiatr, więc niekorzystne warunki. A on leci na 234 metr. Pięknie! Brawo! Nienaganna sylwetka. To, co go charakteryzuje. Przepiękny lot. Wczoraj dostał kolejną 20. Chociaż i tak... Gdyby te lądowania były na tej części ze skoku, na której jest jeszcze pochylenie terenu, to wtedy na pewno byłyby 20 części. Wprawdzie w tym sezonie jeszcze nie zablokował tę drogę. Pięknie Polak. 7 zwycięstw, 4 podczas turnieju, 4 skoczni. Więc Maciek musi liczyć, Kamil że ktoś jeszcze to zepsuje. Właśnie, Kamil, to jest najważniejszy moment. No i teraz musi skoczyć daleko, tak jak potrafi. Byłoby dobrze w granicach 230-240 metrów. Znowu ma wysoki pułap. Jest noszenie. No jest na pewno liderem w tej chwili. Ale czy to był skok, który mu zagwarantuje prowadzenie 223 metry? Dokładnie tyle, ile wyliczył komputer, że w tych warunkach wietrznych powinno wystarczyć do objęcia prowadzenia. Dotąd najdalej Forfang 224 metry. Noty dla Kamila po 3,19, 2,18,5. Będzie miał dodane bardzo niewiele, bo też zaledwie 0,1 metra na sekundę z tyłu wiatru. I będzie Kamil, no właśnie, czy wyprzedzi Freitaga? 201,5 wyprzedził. 204. Wyprzedził dzięki notom też między innymi po 19 punktów. No i Kamil kończy tę pierwszą serię na 8 pozycji. Oto jest klasyfikacja. Na razie komputer mówi, że aby objąć prowadzenie trzeba by polecieć 235,5, czyli to świadczy o tym, że wieje pod narty. To może być daleki lot Kamila. Jeżeli dobrą wysokość złapie i później będzie miał wnoszenie do końca wysoko leci. I będzie daleko. Aha, 240. Przed. Myślisz, że nie będzie 200, bo tyle taki jest rozmiar skoczni HS, ta przerywana linia właśnie na granicy 240. Czy to było tyle? 237. 237, no. Ale jest prowadzenie na pewno, bo musiał skoczyć 232. Czyli na pewno Puchar Świata jest w ręku Kamila. Duża kryształowa kula po raz drugi, bo z Freitagiem już na pewno wygrał. Po raz
drugi i po raz szósty w ogóle polski skoczek zdobywa kryształową kulę. I tutaj gratulacje Grzegorz Sobczyk i Stefan Horngacher, który sam był przecież znakomitym skoczkiem, 425,6. Zapamiętajmy te liczby, bo będziemy porównywali do Stiernena i Johanssona w row R. Ale Kasai przesunął granicę wieku. To prawda, do wygrywania i do stawania na podium. Bo Kamil nie stanie po raz 56 w karierze na podium, nie wygra po raz 30 konkursu Pucharu Świata, poczekajmy do Planicy. Ale proszę, oto jest punktacja row R, zostało 30, ale tu jest klucz do radości. 253 punkty przewagi Kamila Stocha nad Ryszardem Freitagiem nie pozostawia wątpliwości. Tandę trzeci, Wellinger czwarty, no i wciąż w pierwszej dziesiątce też Dawid Kubacki. Myślę, że niezależnie od jego wielkiego talentu, Kamil ma dar chyba taki, jaki miał Adam Małysz, niezbadany dar czucia powietrza. Kamil Stoch, ja bym powiedział, że on nam dzisiaj przyniósł same dobre wiadomości, niczym wyczekiwany gołąb pocztowy, może jastrząb to nie gołąb, ale coś takiego było, na co bardzo czekaliśmy się. Popatrzył teraz ten błękit nieba, przed chwilą był taki jeden z jego skoków, wyłącznie na tle tego błękitu zachodzącego słońca. Cudowna perspektywa, pewnie będziemy jeszcze wielokrotnie pokazywali Kamila właśnie w tej perspektywie. On gdzieś tam w siódmym niebie, a właściwie w szesnastym, bo 16 razy trzeba było pod niebne loty odbyć, aby wygrać ten trudny, bardzo trudny cykl rower. Ja myślę, że jego geniusz polega na tym, że on ma takie czucie powietrza, że igra z powietrzem. To jest coś, czego nie można się nigdy nauczyć. On po prostu flirtuje z nartami i potrafi z tego stworzyć widowisko. Przyjemność, jak mówi, radość z każdej sekundy unoszenia się. A ponadto nigdy nie jest przekonany o tym, że dotknął absolutu. Te polskie flagi, które z całej Polski przywiodły tutaj kibiców, właściwie kibice pod tymi flagami, czapki z głów przed Kamilem Stochem. Mazurek Dąbrowskiego po polską wolność w stulecie polskiej niepodległości. Wielka nagroda. Wielka nagroda dla Kamila Stocha, tego powietrznego triumfatora, powietrznego lotnika, najwspanialszego obecnie skoczka narciarskiego świata. Dobrze, że jeszcze coś zostało do wygrania, bo właściwie praktycznie można powiedzieć, że jest kompletnie spełniony. Co można było w sporcie wywalczyć, wywalczył i teraz niech sobie wymyśli cel, żeby został z nami jeszcze na następne 2-3 sezony, albo tyle, ile sobie zamarzy. Jeżeli będzie chciał latać, będzie mu to sprawiało przyjemność, niech startuje tyle lat, ile będzie w stanie dźwignąć swojej kariery. Niech sobie jeszcze polata. Niech sobie polata.